witam po przerwie. W trzeciej części programu Galaktyka Pomerania na naszej zielonej kanapie już kolejni goście. Ostatni dzisiejszego dnia Krzysztof Syrek, Aula Polska Szczecin oraz Bartek Stanny, OK Super. Witam Was serdecznie. Dzień dobry. Aula Polska Szczecin, temat, który już gościliśmy na naszych zielonych kanapach. W kwietniu była pierwsza edycja, więc może zacznijmy od tego, jak się udała. Udała się fenomenalnie. Komplet. Musieliśmy ograniczyć niestety liczbę miejsc ze względu na salę, jaką dysponowaliśmy. Miejsca, które były udostępnione do rejestracji, rozeszły się w kilkanaście godzin, także zainteresowanie było ogromne i feedback, który otrzymaliśmy po samym wydarzeniu, także dużo, dużo pozytywnych słów. Tematem były inteligentne miasta w tej kwietniowej edycji. Teraz mamy drugą edycję czerwcową i co będzie tematem teraz? Design. To jest bardzo szerokie pojęcie. Od designu w postaci projektowania mebli po design thinking, czyli projektowanie usług. Powiedzmy też projektowanie aplikacji mobilnych. O tym można mówić godzinami, tak jak jeszcze przed chwilką sobie. Myślę, że tak, że zaraz pozwolimy sobie na to, żeby porozmawiać z Bartkiem. Już przed anteną zużyliśmy trochę, przed wejściem na antenę zużyliśmy już trochę czasu, więc co nieco już wiem, czym Bartek się zajmuje. Jak teraz zainteresowanie, tak w porównaniu do tej pierwszej edycji? Czy można już powiedzieć, czy jest podobnie, czy faktycznie Szczecin lubi takie wydarzenia? Czy takie wydarzenia są potrzebne szczecinianom? Są potrzebne. O tym świadczy zainteresowanie. Umieściliśmy link do rejestracji ponownie na wydarzenie wczoraj. W tej chwili już ponad 100 osób się zarejestrowało, także miejscu bywa, zachęcam. Inne wydarzenia też świadczą o tym, że są potrzebne takie, bo cały czas na popularności zyskują też czwartki social media w Szczecinie, czy TweetUp. Te wydarzenia akurat połączone dzień później się odbędą, 25 czerwca, także też zapraszam. Na pewno będą ciekawe tematy prelekcji też na tym drugim wydarzeniu. Jak można się zarejestrować? Można znaleźć informacje, podejrzewam, na portalu społecznościowym. Jak wpiszemy Aula Polska Szczecin, znajdziemy tam wszelkie informacje, jeżeli dotyczące rejestracji chociażby. Tak, na pewno na Facebooku, na stronie Aula Polska Szczecin będą wszelkie informacje dotyczące samego wydarzenia. Także link do rejestracji. Od razu zaznaczam, że bilety są bezpłatne. Niech nikt się nie przestraszy słowa bilet. Także bezpłatne, a wydarzenie już jest w środę, także za dużo czasu tak naprawdę nam nie zostało. Miejsce też ubywa, więc zachęcamy. Bartku, przejdźmy do Ciebie, bo Ty jesteś bardzo ciekawą postacią. Jesteś absolwentem londyńskiego uniwersytetu. Spędziłeś tam trochę lat i wróciłeś do Szczecina. Chwała Ci za to. nie wiem, czy chwała. Sam powrót to jeszcze, to dopiero połowa sukcesu. Każdy może podjąć taką decyzję. Sądzę, że ważne jest, żeby do Szczecina wracać po to, żeby starać się go trochę zmieniać. To nie chodzi o to, że on jest jakiś wybitnie zły i trzeba go na siłę zmienić, ale żeby po prostu trochę zaszczepić tej pasji, którą się gdzieś tam poznało za granicą, wrócić tutaj do Szczecina i postarać się zaszczepić to na lokalny grunt. I to staram się robić. I może pokazać że po prostu ludziom, że Szczecin naprawdę może być fajny i to może nawet nie tyle go zmieniać nagle nie wiadomo jak, ale po prostu uświadomić, że mamy z czego się cieszyć. Jak najbardziej. Bardzo wiele osób pyta mnie, czy żałuję powrotu do Szczecina, nie żałuję ani chwili. Naprawdę te minione dwa lata, które tutaj spędziłem, odkryłem Szczecin na nowo. Zawsze też mówiłem, że jak się patrzy na Szczecin z perspektywy wizytowania go, że tak powiem, od wielkiego dzwonu raz na kilka miesięcy, naprawdę widać ogromne zmiany, które się w Szczecinie dokonują. Są to zmiany na lepsze, są bardzo pozytywne, także ten powrót był jak najbardziej dobrą decyzją i cieszę się, że mogę uczestniczyć w takich wydarzeniach jak Aula, czy cieszę się, że mogę tutaj spełniać się zawodowo, co też wiele osób poddaje pod wątpliwość, że można się zawodowo spełniać w Szczecinie. No właśnie, Bartku, jaki jest Twój udział w tym wydarzeniu, które będzie miało miejsce w środę? Zostałem przez organizatorów poproszony, żeby wespół z jednym z moich partnerów biznesowych, Patrykiem Paluszkiem, bo w OK Super jest nasz czwórka, o czym nie należy zapominać, żebyśmy porozmawiali o tym, jak wygląda design z perspektywy szczecińskiej w kontekście Polski, w kontekście Europy i świata. I muszę przyznać, że to jest jedno z zaskoczeń, które mnie czekało po przyjeździe do Szczecina, gdyż sądziłem, że wracam na kompletną projektową pustynię.
Sądziłem, że tak naprawdę przeprowadzam się tutaj po to, żeby mieszkać, a pracować dalej zamierzałem w Londynie. Po paru miesiącach się okazało, że tutaj na tyle jest dobra energia twórcza, jest na tyle dużo ludzi, którzy się tym zajmują, że zdecydowałem się przenieść całą swoją pracownię z Londynu do Szczecina, na Pomorzany. I znowu, nie żałuję tej decyzji, okazało się, że wokół miejsca, w którym się znalazłem, orbituje dużo utalentowanych ludzi. To zaowocowało nowymi znajomościami i zacząłem coraz bardziej się wkręcać w szczecińskie środowisko projektantów i designerów. I to owocuje tym, że po paru miesiącach założyliśmy pierwszy w zachodniopomorskim portal internetowy prezentujący design z naszego regionu. Niedawno mieliśmy przyjemność otworzyć pierwszy w Szczecinie Design Concept Store, czyli swego rodzaju galerię designu, sklep z designem. Tym owocem również było wydarzenie niedawno przez nas organizowane i sądzę, że te wszystkie działania doprowadziły do tego, że organizatorzy postanowili nas zaprosić, żebyśmy o tym designie porozmawiali, bo coraz więcej o nim wiemy. I myślę, że organizowanie samego takiego wydarzenia świadczy o tym, że ten design u nas w Szczecinie w jakiś sposób się rozwija, pokazuje, że faktycznie takich ludzi kreatywnych, zakręconych z pasją jest całkiem sporo. Sam fakt powstania takiej platformy jak OK Super, no nie ukrywam, że liczymy, że po tej auli, jak ktoś zapytany, jak było, odpowie OK Super. Sam fakt powstania tej platformy dla designerów świadczy o tym, że potrzebne było miejsce, jakaś przestrzeń, gdzie osoby tworzące będą mogły się pokazać swoje prace. Tak? Ja myślę, że to jest też fajny sygnał dla tych młodych ludzi, którzy gdzieś się rozpoczynają swoją przygodę z designem w jakikolwiek sposób, czy wybierając szkołę. Mówię szczególnie o ludziach, którzy mieszkają w Szczecinie, że może nie będą czuli takiej potrzeby wyjechania stąd, aby realizować swoje pasje, tylko znajdując tu starszych kolegów, którzy odnoszą sukcesy, bo też Bartku, bardzo bym chciała Ci pogratulować. Instytut Adama Mickiewicza, wygrałeś konkurs, będziesz reprezentował Polskę w Zurychu oraz jeszcze w dwóch innych miejscach. Jakbyś mógł powiedzieć coś więcej o tym, bo to jest niesamowite. Naprawdę, ja się zawsze uwielbiam po prostu chwalić ludźmi ze Szczecina, którzy stąd pochodzą, a jeszcze jeżeli wracają i faktycznie odnoszą jakieś sukcesy, żeby pokazać ludziom, widzom szczecinianom, że naprawdę u nas może być super i można dużo osiągnąć. Dziękuję za miłe słowa. Te dwa pozostałe miasta to Wiedeń i Kopenhaga. Faktycznie zostałem wyselekcjonowany do tej grupy polskich młodych projektantów, którzy będą reprezentowali Polskę na przeróżnych wydarzeniach na całym świecie, bo to są i targi w Australii, i targi w Stanach Zjednoczonych. Ja stwierdziłem, że chcę się skupić na rynku europejskim i to są te miejsca, które wybrałem sobie, żeby tam zaprezentować swoje prace. Nawiązując do tego, co powiedziałeś wcześniej, że młodzi ludzie dostają dzięki takiej platformie jak OK Super, dzięki naszym działaniom sygnał do tego, że z tego Szczecina naprawdę nie trzeba wyjeżdżać. I naprawdę nie widzę absolutnie żadnego powodu, dla którego młodzi projektanci mieliby stąd uciekać. Nie ma przed czym. W zasadzie zachęcałbym i nasze działania zmierzają do tego, żeby pokazać całej Polsce, że do Szczecina warto przyjeżdżać właśnie po to, żeby tutaj tworzyć. Bo Szczecin znajduje się w położeniu naprawdę uprzywilejowanym. Mamy jeden z największych rynków zbytów, jeśli chodzi o przemysły kreatywne, Berlin, tuż za progiem i z naszych działań, to co staramy się robić jako OK Super, to jeździć do Berlina i nawiązywać relacje. Staramy się budować swego rodzaju most, którym będziemy się mogli połączyć z Berlinem, a cegłami w tym moście jest właśnie design. I mamy już pewne sukcesy na tym polu, pojawiliśmy się tam dwa razy na targach, prezentowaliśmy design z zachodniopomorskiego i spotkało się naprawdę z bardzo ciepłym przyjęciem ludzi. Widzimy, że jest zainteresowanie naszym miastem i sądzimy właśnie, że ze względu na to, że design nie potrzebuje słów, komunikuje się z nami w sposób zupełnie niewerbalny i jesteśmy w stanie go zrozumieć obojętnie jakim językiem mówi sam projektant. Sądzimy, że to może być faktycznie klucz do tego, żeby nawiązać trwałą relację z Berlinem. Jesteśmy w fazie przygotowania naprawdę dużego wydarzenia, którym chcemy, żeby było to, co zrobiliśmy niedawno na Starej Rzeźni, czyli ściągnięcie najlepszych projektantów z Polski do Szczecina i zaprezentowanie ich szczecinianom. Chcemy zrobić podobną rzecz w Berlinie. Chcemy polskich projektantów pokazać na rynku berlińskim, żeby znowu zaszczepić w świadomości Berlińczyków, że tuż za miedzą dzieją się naprawdę fantastyczne rzeczy. Są utalentowani ludzie, których warto prezentować, których warto wspierać.
Także to jest nasz następny cel i na pewno będziemy do tego dążyć. Także Szczecin, jak najbardziej gorący punkt na mapie designerskiej Polski i mam nadzieję, że będziemy tylko co chwilę widzieć nowe dowody tego. Nie mamy czego się wstydzić i chyba należałoby się wyzbyć po prostu wszelkich kompleksów, żeby jeszcze bardziej i mocniej się rozwijać, bo myślę, że to są te kompleksy, które gdzieś tam młodzi ludzie coraz mniej ich mają, ale był taki okres, że tak powiedzieć, że my ze Szczecina i że w ogóle coś fajnego robimy, to tak chyba nie do końca, a jednak się okazuje, że naprawdę, szczególnie, że świat jest coraz mniejszy i teraz dotrzeć gdziekolwiek jest dużo, dużo prościej i wcale nie trzeba stąd wyjeżdżać i tak jak mówisz, można się świetnie realizować. Powiedz mi, co Szczecin jako miasto może zyskać na byciu przyjaznym designerom? Sądzę, że Szczecin znajduje się na progu dosyć na progu dosyć ważnej przemiany historycznej. Już naprawdę sądzę, że pogodziliśmy się z tym, że przemysł stoczniowy i duży przemysł w Szczecinie niestety upadł i odszedł na karty historii. I sądzę, że musimy się z tym pogodzić, ale nie traktować znowu tego jako jakieś zrządzenie niefortunne losu, bądź jakiś wyrok na degradację tego miasta. Uważam, że to jest szansa. Przed podobnymi szansami stawało wiele miast. Göteborg jest jednym z przykładów, bądź Liverpool. Również miasta stoczniowe, w których ten przemysł gdzieś tam upadł, odszedł na plan dalszy i te miasta musiały się wymyślić na nowo. I bardzo liczymy w OK Super na to, że będziemy w stanie być trochę jakimś takim katalizatorem tej przemiany i pokazać, że Szczecin może się wymyślić za pośrednictwem właśnie designu. Tak jak już zostało tutaj wspomniane, design to nie tylko to, co zazwyczaj definicja jest dosyć szeroka. Można w to włączyć zarówno te kanapy, zarówno ten stolik, tą szklankę, ubrania, które mamy na sobie, ale to też jest design produktowy, design serwisowy, wzornictwo przemysłowe, mamy przemysł jachtowy. Czemu nie być centrum projektowania jachtów pod wszelkimi względami? Także sądzę, że mamy bardzo dużo przestrzeni poprzemysłowych, które idealnie się nadają pod pracownię, które idealnie się nadają po to, żeby ściągnąć tam młodych ludzi, stworzyć specjalną strefę, w której ci projektanci czuliby się mile widziani. Chcemy właśnie wytworzyć taką swego rodzaju markę Szczecina na zewnątrz, że tu jest naprawdę dobre miejsce do tworzenia. Ceny mamy relatywnie niskie w porównaniu z Warszawą czy innymi wielkimi ośrodkami, więc można tutaj za dosyć małe pieniądze się zadomowić, zacząć tutaj tworzyć. Jeśli ludzie z talentem zaczną przyjeżdżać do Szczecina, to sądzę, że może to być naprawdę katalizator dużych, porządnych zmian w Szczecinie, gdyż biznes szuka utalentowanych ludzi. Każdy biznes potrzebuje tak naprawdę projektantów do projektowania wszelakiej maści produktów, usług i tak dalej. Więc sądzę, że naprawdę stoimy przed epokową szansą, żeby za sprawą designu i młodych, utalentowanych ludzi wymyślić całe miasto na nowo i stać się naprawdę gorącym punktem. Już tak zareklamowałem, że zaraz nam miejsce w Szczecinie zabraknie, bo wszyscy będą tutaj przyjeżdżać. Ale mamy dużo miejsca, dobrze, damy radę. Żeby tylko takie problemy mieć, to będzie świetnie. Powiedz mi, Krzysztofie, oprócz Bartka, tak, bo Bartek już tutaj świetnie opowiedział, myślę, że na tą pierwszą godzinę już będziecie mieli pełną salę, ale kogo jeszcze zaprosiliście na wydarzenie? Przede wszystkim Bartek wystąpi razem z Patrykiem Paluszkiem, czyli reprezentanci OK Super. Wystąpi także Olga Sietnicka i tu trzeba zaznaczyć, że i Patryk Paluszek, i Olga Sietnicka to są, można powiedzieć, reprezentanci Akademii Sztuki, co także świadczy o tym, że bardzo dobrze, że takie miejsce powstało w Szczecinie, bo naprawdę jest potrzebne. Kolejnymi prelegentkami będą dwie reprezentantki, znaczy będzie jedna reprezentantka marki Concordia Design z Poznania. Laureaci wielu prestiżowych nagród europejskich także. Joanna Sosnowska-Cecuła. Współautorką jej prelekcji będzie Anna Wróblewska, która niestety nie będzie mogła się pojawić, ale na pewno będzie nam mocno kibicować. Wiemy, że wczoraj bodajże Joanna odwiedziła także Szczecin na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego. Z reakcji na inną, ale też w temacie, można powiedzieć, projektowania na innej wystąpienie, były bardzo pozytywne reakcje, także osoby obecne mocno namawiały na to, żeby przyjść kolejny raz posłuchać Joanny, więc to świadczy o tym, że chyba warto. Także zapraszamy serdecznie, nic innego jak tylko przyjść w najbliższą środę, najpierw trzeba się zarejestrować,
Design praktycznie i pięknie, Aula Polska Szczecin po raz drugi 24 czerwca, to już jest ta najbliższa środa, także proponuję nie zwlekać, bo miejsc jest coraz mniej, tak jak wspomniałeś, setka już się rozeszła. Grubo ponad setka. Grubo ponad setka, a niestety ściany z gumy nie są, także jak macie ochotę, to zapraszamy serdecznie. Ja Wam bardzo dziękuję za rozmowę, mam nadzieję, że będziemy się jeszcze spotykać przy okazji innych fajnych wydarzeń. Także dziękuję Wam bardzo. Moimi gośćmi, ostatnimi już dzisiejszego dnia, był Krzysztof Syrek, Aula Polska Szczecin oraz Bartek Stanny, OK, super. Ja też Państwu bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jeszcze szybciutko tylko wspomnę, bo zostało już nam tylko z trzech, tylko dwie książki podpisane przez Monikę Marin. W poprzedniej części programu rozmawialiśmy o tej powieści. Specjalnie podpisała dla telewidzów Pomeranii. Książki można odebrać, te dwie, w najbliższy poniedziałek w trakcie realizacji programu, czyli między godziną 17 a 19. Także jak ktoś miałby ochotę zapoznać się z treścią, to zapraszamy serdecznie. A ja z Państwem się żegnam, życzę udanego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek.